Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Trwa akcja ratunkowa w małopolskim Tęczynie po zderzeniu się ciężarówki z autobusem wiozącym dzieci. Prawdopodobnie jest poszkodowanych około 50 osób. Ponieważ tak się złożyło, że tuż za autobusem podróżowali samochodem cywilnym strażacy, więc ta akcja ratownicza tak naprawdę rozpoczęła się od razu po zaistnieniu tego zdarzenia. Najciężej ranni zostali przetransportowani śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego. Na ten moment, z tego co zdążyłem się dowiedzieć po przyjechaniu na miejsce, są 4 osoby ciężko ranne, w tym 2 dzieci i kierowca tira. W wypadku brał udział autokar, samochód ciężarowy i samochód osobowy, który również był uczestnikiem tego zdarzenia. Na miejscu, jak powiedziałem, jest policja, straż pożarna, inspekcja transportu drogowego, służby medyczne. Myślę, że na godzinę 14 najpóźniej będziemy Państwu mogli przekazać komplet informacji, które będą już bardzo szczegółowe i niepodważalne. Na razie tyle z tych wstępnych informacji, które posiadamy. Jestem oczywiście w stałym kontakcie z panem ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Jestem w kontakcie z panią rzecznik rządu, żeby przekazywać na bieżąco informacje do pana premiera, który również jest poinformowany o tej sytuacji. Wszystkie służby działają. Jako jeden z pierwszych zobaczyłeś ten dzisiejszy wypadek w Tęczynie. Powiedz, jak to wyglądało? No wyglądało to tak, no jadę z góry, tutaj w sumie był może trzeci samochód, nie? Jakże mi jechał ten. No i widzę, co się dzieje, autobus, tir, no i kupa dymu jest z tego wszystkiego. No i co, autom tego wysiadliśmy z auta, polecieli mnie tam jako piersi, nie? Do tego zdarzenia, no. I tak było, że kurczę, kierowca, dzieci tam tylko okna trzeba było powybijać, dzieci pełno w autobusie. No wyglądało to dość bardzo drastycznie, nie? Słychać było krzyki, płacz? Tak, krzyki, płacz i ratunku, tylko wołanie, no. I tam zaczęliśmy chodzić koło tego wszystkiego. Pierwszy telefon, kto, czy dzwonił tym, co pierwsi byli, czy dzwonili? Dzwonili, tak. No. Dali pomału ten kierowca. Kierowca jest zakleszczony z autobusu. Zaczęliśmy coś mówić do niego, nie? No to on nam opowiedział, jak się to stało, no i ten. Co wam opowiedział? Jaka jest prawdopodobna przyczyna tego wypadku? No, z tego, co nam opowiedział kierowca autobusu, bo chcieliśmy mówić, bo póki co jeszcze sprzętu żadnego nie było, no to my mówili do niego coś, żeby tą przytomność jeszcze jakoś trzymał. To nam powiedział, że ten kierujący Mercedes się zderzył z tą nadjeżdżającym ciężarówką z przodu, nie? No, a ta ciężarówka odbiła, no i poszła na czoło z tym autobusem, nie? No i oba auto się znalazły w rowie, nie? Jak przebiegała akcja ratunkowa? No akcja ratunkowa była dość bardzo drastyczna, nie? Dobrze, że na miejsce szybko służby się pozjeżdżały, bo bez tego to by było no, ani różne. Płyny zaczęły wyciekać ze sprzętu z autobusu. Co my dali rady, to my potamowali ten olej napędowy, nie? Żeby się nie lało, żeby się coś nie zapaliło. Tutaj paru mieszkańców też było takich, co tutaj pomagali przy tym, nie? No. I także chodzimy po kolei jeszcze, gdzie kierowca. Kierowca zakleszczony w kabinie, no zaczęliśmy tam mówić do tego kierowcy, czy jak on tam, jak się czuje, jak ten, no, ale mówi, że wszystko dobrze na razie, póki co, tylko wyciągcie mnie stąd, nie? No, przyjechałem do służby, no i tak się to wszystko zaczęło po kolei, wyciąganie. No. Co się czuje, jak się widzi taki wypadek? A, no, jest po prostu, kurde, dramat, nie? No, co chcę powiedzieć na ten temat. Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich bardzo serdecznie w tym miejscu tragicznego zdarzenia, które miało dzisiaj miejsce. Jak została przekazana informacja, około godziny 10.40. Chcieliśmy przekazać najważniejsze informacje, które są związane z przeprowadzoną akcją ratowniczą. Zacznę od tego, że na ten moment na miejscu jest jeszcze jedna osoba poszkodowana, która oczekuje na transport śmigłowcem. Wszystkie pozostałe osoby, i poszkodowane lżej, i ciężej, i nieposzkodowani, zostali już przewiezieni czy to do szpitali, czy do miejsc, w których znaleźli miejsce, znaleźli zaopiekowanie.
W wypadku uczestniczył autokar przewożący dzieci wracające z wycieczki z Podhala do Warszawy. To jest szkoła podstawowa nr 261 w Warszawie. W autokarze, w zdarzeniu uczestniczył autokar przewożący dzieci, samochód ciężarowy i samochód osobowy. W autokarze podróżowało 47 osób, z czego 42 to dzieci, 4 osoby opiekunowie i kierowca autokaru. Mamy na ten moment informacje, jeśli chodzi o poszkodowanych. 4 osoby najciężej poszkodowane zostały przetransportowane w pierwszej kolejności do szpitali w Prokocimiu i szpitala na ulicy Kopernika w Krakowie. 16 osób lżej rannych, z czego większość to dzieci. I 28 osób to są osoby bez obrażeń, które w pierwszej kolejności znalazły miejsce w gimnazjum w Lubniu. Tam zostały zaopiekowane przez psychologów, lekarzy, swoich opiekunów i ośrodek pomocy społecznej. Oczywiście wszystkie te osoby też będą przebadane, czy rzeczywiście nie zostały poszkodowane w tym wypadku, pomimo braku powierzchownych obrażeń. Uruchomiona została infolinia pod numerem telefonu 12 272 90 22. Dzięki dobrej współpracy z panem starostą myślenickim w Powiatowym Centrum Zarządzania Powiatowego tutaj w Myślenicach. Na tej infolinii będą podawane informacje ogólne na temat poszkodowanych, bądź tych, którzy nie zostali poszkodowani w wypadku. Informacja ważna też dla wszystkich, że zostały zorganizowane objazdy, bo droga krajowa, czyli Zakopianka, jest całkowicie zablokowana i tak będzie jeszcze pewnie przez kilka godzin. Objazdy, które zostały zorganizowane przez policję, funkcjonują. Kierowcy tymi objazdami się poruszają przez Lubień, Mszanę Dolną do Rabki Zdroju. Na miejscu pracowały i pracują wszystkie służby, czyli Straż Pożarna, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, służby medyczne. Są przedstawiciele i starostwa, pan starosta i pan wójt gminy również obecny na miejscu. Wydaje się, że w pierwszej kolejności to, co najważniejsze, zostało dokonane, czyli ocena stanu, ale też udzielenie pomocy wszystkim, którzy zostali poszkodowani, rozdysponowanie osób, a teraz możemy państwu przekazać już tą informację, którą przekazałem. Jest pan rzecznik, pan aspirant, rzecznik pana komendanta powiatowego Straży Pożarnej, który był obecny również na miejscu od początku akcji. Jest pan zastępca komendanta wojewódzkiego policji, jest zastępca komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej, jest komendant Inspekcji Transportu Drogowego, a więc wszystkie służby na miejscu są obecne. Oczywiście w stałym kontakcie jesteśmy również z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, z panem premierem. Wszystkie informacje, które przekazaliśmy państwu, zostały również przekazane wcześniej i do pana premiera, i do pana ministra. Proszę bardzo, proszę. Jeżeli można, wypadek wydarzył się na miejscowości Tęczyn na drodze krajowej nr 7. Początkowo w pierwszej fazie, kiedy przybyliśmy na miejsce zdarzenia, zobaczyliśmy ogrom osób poszkodowanych. Naszym zadaniem Państwowej Straży Pożarnej było i Ochotniczej Straży Pożarnej, tutaj zastępów, które przybyły na miejsce zdarzenia, było przede wszystkim przeprowadzenie tak zwanej segregacji wstępnej osób poszkodowanych, ponieważ było, widzieliśmy to, było ich kilkadziesiąt, tak zwanego triażu. Osoby w pierwszej fazie zostały zakwalifikowane, 4 osoby ciężko ranne, to co powiedział pan wojewoda, 16 osób było średnio rannych, czyli złamania, potłuczenia, natomiast 28 osób zaliczyliśmy jako lekko ranne. Te osoby w tej chwili, została na miejscu jeszcze jedna osoba, która czeka na przetransportowanie lotniczym pogotowiem ratunkowym do Krakowa. Jeżeli mówimy o przyczynach wypadku, na razie nie chcemy w żaden sposób tego przebiegu zdarzenia określać definitywnie, ponieważ na miejscu działają służby, działa grupa dochodzeniowo-śledcza, jest na miejscu prokurator, pod którego nadzorem są wykonywane czynności związane z likwidacją tego zdarzenia. Wiemy tylko na dzisiaj, że uczestniczyły w tym zdarzeniu 3 pojazdy, autobus, pojazd ciężarowy i samochód osobowy. Natomiast co do przyczyn winy ewentualnej zaistnienia tego zdarzenia, będzie dopiero po zakończeniu śledztwa, będziemy mieli pełne informacje. Dziękuję.
Jak długo potrwają utrudnienia? Trudno powiedzieć. Państwo tutaj widzicie, że to jest dosyć poważne zdarzenie. Tak, mamy do usunięcia również ten samochód ciężarowy, który jest praktycznie, nadaje się do kasacji. Również autobus jest praktycznie, nie da się go normalnymi sposobami wyciągnąć. I myślę, że tutaj dla kierowców, ja rozumiem oczywiście utrudnienia, ale kierowcy muszą się liczyć z cierpliwością. Drogi są zabezpieczone, policjanci kierują na objazdy. W miejsca, które są newralgiczne, jest regulacja ręczna ruchu i w ten sposób jest zapewniona przejezdność tej drogi. Wojewódzka Inspekcja Transportu? Jeżeli chodzi o Inspekcję Transportu Drogowego, Inspekcja Transportu zabezpieczyła tachograf z autobusu, jak również tachograf z ciężarówki. Będą pobierane dane, aby odczytać prędkości, jakimi pojazdy oba się poruszały. Dziękuję. Pan starosta? No, mogę tylko powiedzieć, że na pewno wszystkie służby i wojewódzkie, i tutaj pan wojewoda, byliśmy na miejscu, widać, że akcja została dobrze przeprowadzona. Natomiast bez paniki na pewno trzeba się teraz modlić, żeby wszyscy, którzy są trochę bardziej, mają większe obrażenia, żeby doszli do zdrowia. Nasze służby, czyli także psychologowie, kilkoro jest już w szkole i rozmawiają z dziećmi, bo na pewno to jest dla nich duży uraz, wracają z wypoczynku, a nagle taka sytuacja. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Jest też pan wójt na miejscu. Jakie zdanie, to ja tylko, że nasi strażacy byli pierwsi, udzieli tej pierwszej pomocy, jak również tym mniej poszkodowanym w ogóle udzieliliśmy pomocy właśnie w szkole, która jest w tej chwili tam udostępniona dla dzieci. Mają posiłek, mają psychologów, lekarzy, wszystkie możliwe jakieś środki, żeby im trochę ulżyć psychicznie, można powiedzieć, pomóc. Jeszcze dodam tylko, że oczywiście działa Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego i nasz lekarz koordynator, który dysponuje karetki, dysponuje śmigłowce, które transportowały osoby poszkodowane. Jest też w stałym kontakcie z KPR-em, z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję.